O, popatrzcie, kto również jest na targach IFA w Berlinie. Polska firma Maxcom ze Śląska, dobrze znana z telefonów dla seniorów, z różnej maści feature phone'ów, a ostatnio także z zegarków. Popatrzmy. Oczywiście Maxcom to przede wszystkim feature phone'y albo telefony dla seniorów. To, co już doskonale znamy. Tutaj na razie zupełnie nowych propozycji nie ma. Te urządzenia widzieliśmy już na targach MWC w Barcelonie. Możecie sobie również obejrzeć relacje z tamtych targów. No a tutaj mamy po prostu powtórkę. Maxcom ma całkiem też spory wybór telefonów w formie klapki. Oczywiście są to proste telefony do podstawowych zastosowań, ale jak widzicie, na przykład ten jest wyposażony w radyjko, w aparat fotograficzny nawet. Nie są to jakoś szczególnie wyszukane urządzenia, ale dla człowieka, który przede wszystkim komunikuje się, rozmawia, wysyła SMS-y, takie sprzęty są wystarczające. Tu półeczka dla tych, którzy szukają prostego telefonu, ale o całkiem fajnym wyglądzie i jak widzicie również całkiem sporym wyświetlaczem. Już stacjonarki komórkowe, nazwijmy to, w tym ten telefon z WhatsAppem, który już oglądaliśmy w Barcelonie. Tym, którzy nie widzieli, przypomnę, z tego telefoniku możemy się łączyć z internetem i korzystać z WhatsAppa. No i na koniec telefony i smartfony o wysokiej wytrzymałości. Takie również oferuje firma Maxcom. Oto już gama smartwatchy i opasek Maxcoma. Jak widzicie, wybór jest przeogromny. Mnóstwo wzorów, mnóstwo modeli i tak naprawdę ci, którzy będą nimi zainteresowani, po prostu powinni udać się na stronę Maxcoma i tam wybrać urządzenie dla siebie. Jak widzicie, jest naprawdę z czego wybierać.